Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Tips and Tricks. Dzisiaj chciałbym zająć się zagadnieniem przezroczystości w programie Autocad 2014. Zagadnienie to przezroczystość dotyczy w zasadzie tylko obiektów i mam tutaj przygotowane trzy obiekty, które mają ustawioną różną wartość przezroczystości. W każdym z przypadków jest to przekreślony kwadrat przykryty okręgiem, który ma wypełnienie z inaczej ustawioną przezroczystością. W pierwszym przypadku jest to wypełnienie, w którym przezroczystość ustawiona jest i ma wartość 0. W drugim wypadku przezroczystość wynosi 25, w trzecim 75. Jak możemy to sprawdzić? Zaznaczając nasze wypełnienie, zostajemy przekierowani do edytora kreskowania. W tym wypadku kreskowanie w postaci wypełnienia. I tutaj możemy sprawdzić, że przezroczystość mojego kreskowania, czyli umożliwienie wyświetlania bieżącej wartości przezroczystości kreskowania lub zaakceptowanie wartości jej nadpisania wynosi 0. Jeśli zamknę ten edytor i przejdę do drugiej warstwy, otworzy mi się edytor, w którym mogę sprawdzić, że rzeczywiście przezroczystość drugiej drugiego wypełnienia wynosi 25, i wypełnienie trzecie, to jest wypełnienie, aż w sie, znaczy wartość przezroczystości to aż 75. No dobrze, ale czy to ustawione mnie, czy te ustawione przeze mnie wartości przezroczystości będą widoczne również w układzie? No sprawdźmy to. Rzeczywiście przygotowany przeze mnie wcześniej układ ma widoczne przezroczystości, a zatem wszystko jest tak, jak powinno być. Natomiast czy taką przezroczystość możemy w jakiś sposób wyłączyć? Oczywiście tak. Na dolnym pasku możemy odnaleźć ikonę, która posłuży nam za pokazanie lub ukrycie przezroczystości. Odznaczenie jej spowoduje, że wszystkie trzy okręgi będą miały przezroczystość równą 0, natomiast zaznaczenie pokaże nam przezroczystość. No ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o możliwości wyświetlania przezroczystości, ponieważ pozostaje nam jeszcze wydruk. Kiedy wybierzemy opcję wydruku, otworzy nam się okno drukowania i tu wybierając jakiś dowolny format wydruku, niech to będzie DWG to PDF. Gdy kliknę podgląd, niestety okaże się, że wszystkie trzy okręgi mają przezroczystość równą 0, a zatem nie tak chciałem wydrukować, ponieważ ustawiłem sobie przezroczystość po to, aby również na wydruku była ona widoczna. I do tego służy opcja z prawej strony, którą musimy zaznaczyć, a mianowicie przezroczystość wydruku. Właściwie przetłumaczenie yy, tego angielskiego oryginału powinno odnosić się do przezroczystości tego wypełnienia, którego użyłem, a zatem lepsze byłoby stwierdzenie na przykład, wydruk przezroczystości, a przezroczystość wydruku jest jednak trochę niejasna. Zaznaczając te opcje, klikając w podgląd, zauważam, że rzeczywiście mój wydruk. Zawiera już przezroczystości takie, jakie ustaliłem w moim modelu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Tips and Tricks i do zobaczenia następnym razem.